Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś jest poniedziałek, no i Minecraft 12W30B w dość niespotykany jak dla snapshotów dzień. A więc okej, w dzisiejszej wersji troszkę mniej zmian, ale jest naprawdę moim zdaniem wprowadzona niezła optymalizacja gry, którą daje mi się zauważyć. Także serdecznie wam zapraszam, jeżeli chodzi jeszcze o odcinki. Jak wiecie, wyjechałem, jestem teraz daleko od domu. No i do końca tygodnia odcinki będą nieco w mniejszej ilości i będą pojawiały się o późniejszej godzinie, ponieważ będę przebywał poza moim miejscem pobytu, nie wiem, chociażby na plaży czy tam gdzieś na mieście, więc odcinki powinny być tak w granicach właśnie 7, może 6, coś w tych granicach. Okej, to wszystko, zapraszam was do oglądania zmian. No dobra, a więc zaczynajmy, startujemy z tymi zmianami. No więc tak, po kliknięciu F3 mamy teraz dostępną informację dotyczącą poziomu naszych stóp, jak i oczu. Kolejną zmianą jest to, mianowicie dodanie nowej opcji Snooper Setting. Są to informacje wysyłane do Mojangu o grze, o optymalizacji, żeby właśnie na podstawach tych informacji mogli oni poprawiać w jak najlepszy sposób grę. No i ostatnia taka rzecz dotycząca zmian, to właśnie wybuchy creeperów są silniejsze i jest to zależne od poziomu trudności. Więcej o tym punkcie znajdziecie w opisie, jak to dokładnie będzie wyglądać w zależności od odpowiedniego poziomu gry. No i na koniec są to oczywiście wszystkie poprawki, bugfixy i tego typu podobne rzeczy. No więc tak, przede wszystkim optymalizacja, co dało mi się zauważyć, bo w momencie, gdy sobie leciałem tutaj przez cały świat na kreatywie, nie było momentu, w którym tak jak poprzednio, grając na poprzednich snapshotach, w ogóle gra mi się nie zaciła, nie było momentu, w którym się totalnie ścięła, po chwili się wczytywał świat. Jest to teraz kompletnie usunięte. A więc osoby o nieco słabszym sprzęcie, myślę, że mają z czego być zadowolonym. Jest również taka opcja, że tutaj kratki i czanki, których w tym momencie nie widzimy, nie są generowane, co po prostu powoduje to, że gra działa bardziej, gra jest bardziej wydajna. No i cóż, ponadto te pozostałe zmiany, jakieś tam błędy związane również z netherem, znajdziecie w opisie, bo są to błędy, na które nie warto tracić czasu, myślę tutaj w filmie. No i tak naprawdę to wszystko na dziś. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. No i co? Dzięki jeszcze raz, fajnie jakbyście nie zapomnieli o łapce w górze. To wszystko, dzięki, trzymajcie się, miłych wakacji.